Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylęgłym zdawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie, na moje ręce i nogi, to ja jestem dotknijcie mnie i przekonajcie się: Duch nie ma ciała ani Kościół, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, że do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, Pan Jezus przychodzi do tych, którzy są zebrani w imię Jego. Są uczniowie, Kleofas i ten drugi uczeń, którzy szybko wrócili z Emaus, żeby apostołom opowiedzieć, co ich spotkało. Apostowie też zaczęli opowiadać o Panu Jezusie, i tam, gdzie zebrali się w imię Pana Jezusa, żeby opowiadać o nim, nagle zobaczyli, że ukazał się, dał się widzieć jest takie greckie słowo ofthe to nie tyle go zobaczyli, co dał się zobaczyć. Niespodziewanie, sam Pan Jezus, On stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam. Przyszedł mimo drzwi zamkniętych, przyszedł niespodziewanie. Pan Jezus nie przychodzi wtedy, kiedy go wywołujemy, jak duchy, tylko przychodzi wtedy, kiedy sam chce. Ale zapowiedział też, że jest z nami, gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię Jego, tam jest z nami. Że jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Może jest niewidoczny dla oczu ciała, ale jest z nami. Jest Bogiem z nami. Tam towarzyszy. I przede wszystkim chce, żebyśmy uwierzyli w jego zmartwychwstanie jako coś bardzo realnego, może bardziej realne niż śmierć. Śmierć też często ucieka z naszej świadomości. Często nie myślimy, że przyjdzie śmierć. Kiedy się zbliża śmierć, człowiek jest przerażony. Ale zobaczmy, że sami apostołowie, kiedy zobaczyli Pana Jezusa, też z radości nie wierzyli, byli zdumieni, a nawet przestraszeni. Przestraszeni, bo nie spodziewali się kogoś zmarłego zobaczyć. Zmarły, który przyszedł z grobu i, i coś do nich mówi: Pokój wam. No, nie zatrwożony i wylękłym zdawało się, że widzą ducha no bo zrób, z, pomyślmy sobie e, kto jest pochowany w grobie ja tutaj w Leoncinie mieszkam na cmentarzu czasem szukam kto gdzie jest pochowany, bo czasem tego nie można zidentyfikować, ale pomyślmy sobie, trzy dni temu był pogrzeb i ta osoba, która została pogrzebana nagle przychodzi do rodziny i mówi, że chce coś zjeść to byłoby dosyć duże zaskoczenie. Pewien pracownik prosektorium w Kostnicy opowiadał, że pewna kobieta już miała akt zgonu, czekała na pogrzeb i w pewnym momencie usiadła i powiedziała do niego, czy mógłby pan zrobić herbatę, bo tu jest dosyć zimno i zmarzłam. <głos》> to trochę był zdziwiony, przede wszystkim przestraszony. I tak samo myślę, że apostołowie mogli, widząc pana Jezusa, mieć wiele różnych myśli i emocji, i strachu i radości. I pan Jezus, kiedy pozwolił się dotykać, nawet zachęcał do tego dotykania, samych apostołów prosił i uczniów, też chciał z nimi spożywać. Tak jak właśnie wcześniej spożywał różne posiłki, tak też i z nimi zasiadł do stołu, podali mu pieczoną rybę. Ryba to są, można tak w chrześcijaństwie, pierwsze litery takich słów jak Jezus Chrystus, syn Boga Zbawiciel. Z tego powstaje greckie słowo ichtis, czyli ryba. I to, to słowo oznacza właśnie Jezusa, który jest synem Bożym i Zbawicielem, który pokonał śmierć. Dlaczego pieczona ryba? Dlatego, że był w ogniu. Przyszedł ogień żyć na ziemię, został oszczony ogniem, czyli zanurzony w ogień cierpień. Ta ryba, Jezus Chrystus, Zbawiciel, został w ogniu, jakby tak, spalony, upieczony, ale jest też, można by powiedzieć, pokarmem dla nas, jest pokarmem eucharystycznym, jest barankiem Bożym. W tamtych czasach, jak przygotowywano paskę, to też umieszczano baranka na takim krzyżu, jakby przybijano jego przednie nogi do takiej belki jednej, drugą belkę wzdłuż, przybijano i obracano na takim rożnie, żeby go upiec dookoła, na ogniu, zanurzano go w ogień. Tak właśnie był przygotowywany baranek. Pan Jezus był zanurzony na tym krzyżu w ogniu cierpień, w ogniu miłości, której w ten sposób wyrażał, oddawał życie z miłości do nas. Ta miłość pokonała śmierć, pokonała, była większa niż śmierć, pokonała szatana, tego, który nienawidzi, który jest źródłem nienawiści. I Pan Jezus jeszcze ich oświecił. Do tego czasu czytali teksty Starego Testamentu i nie rozumieli, co one oznaczają. I dlatego potrzeba oświecenia Ducha Świętego, mocy Ducha żeby zobaczyć, że to Słowo nie tylko mówi o Panu Jezusie, ale w tych znakach, tych figurach starotestamentalnych, na przykład Iza, który niesie drzewo, wchodzi na górę i ma być złożony w ofierze. Jest podobny do Pana Jezusa, który też niesie drzewo i będzie złożony w ofierze. Tam w końcu zostaje w ofierze złożony nie Syn Abrahama, tylko Syn samego Boga. Tam był zapowiadany ten baranek uwikłany za rośla i ten baranek został złożony zamiast Izaaka, czyli zamiast mnie. I mamy wiele pieśni, na przykład o cierpiącym słudze jachwę, przepraszam, Izajasz, który tam swoim w się tych czterech pieśniach o cierpiącym słudze jachwę, pisał o tych właśnie cierpieniach. O tym, że w jego ranach jest nasze uzdrowienie, myśmy go za skazańca uznali. I On właśnie zapłacił za nasze grzechy i zaprasza do nawrócenia, żeby przyjąć odpuszczenie grzechów. I to bardzo jest potrzebne i nam dzisiaj, kiedy czytamy Słowo Boże, czy Stary Testament, czy Nowy Testament, żeby go nie czytać czysto literalnie, już założycie szkoły aleksandryjskiej. Orygenes mówił, że Pismo Święte można traktować jak człowieka. Człowiek ma ciało, czyli tak dosłownie cieleśnie, to co dotykalne, namacalne. Można traktować też moralnie, to znaczy widzieć jakie są przykazania, zadania moralne do wykonania, to tak od strony czysto psychologicznej, pewnej powinności, ale najważniejsze jest podejście duchowe. To tak jak człowiek ma ducha. Jest powołany do tego, żeby napełniać się duchem świętym, tak też i słowo Boże powinno nas napełniać tym duchem, które jest tam zawarte. Powinniśmy tak czytać, aby to słowo Boże zmieniało nas, nawracało, ponieważ tam działa duch święty. Wtedy, kiedy czytamy z wiarą, z takim przekonaniem, że Duch święty do mnie przez to słowo mówi. I, na przykład, w Lekcjo Dywina zadajemy sobie właśnie pytanie: kiedy odczytujemy sens dosłowny, to potem szukamy, co ten sens oznacza dla mnie dzisiaj. Co to znaczy, że Pan Jezus przychodzi do uczniów? No, przychodzi też i do nas, kiedy rozmawiamy o nim, kiedy o nim dajemy świadectwo. Też chce z nami, jakby, wieczerzać, chce, żebyśmy byli napełnieni Jego pokojem. Chce rozświetlać nasze umysły, żebyśmy rozumieli słowo, Pisma, Pismo Święte, żebyśmy też zobaczyli, że to właśnie Pan Jezus wzywa nas do nawrócenia, do tego, żeby przyjmować Jego łaskę, Jego miłosierdzie. Moi drodzy, przyjmijcie Boże błogosławieństwo w tym świętym czasie, pierwszy czwartek miesiąca też nastraja do tego, żeby modlić się o Świętość powołań kapłańskich, tych, które są już, te powołania wyświęcone na kapłanów. Też modlić się za tych, którzy pogubili się w kapłaństwie, może odeszli z kapłaństwa, może są, ale nie realizują misji kapłańskiej. Modlić się też o nowe, święte, liczne powołania kapłańskie, bo jest duży w niektórych diecezjach kryzys z powołaniami. I przede wszystkim modlić się też za tych, którzy przekazali nam wiarę, przekazali sakramenty, może już odeszli, może są w czyściu. Warto też i za tych kapłanów się modlić. Bo komu więcej dano, tego więcej się wymaga, więc kapłanowi jest trudniej się zbawić niż komuś, kto nie przyjął tej godności kapłańskiej. Moi drodzy, też pamiętajmy o ojcu Michale Orszewskim, który jest teraz w więzieniu. Otaczajmy go modlitwą, to jest taki czas próby, bądźmy razem, nie dajmy się podzielić. Niech Pan Bóg nas przez to prowadzi i też rozświetla, oświeca nasze umysły, żebyśmy nie dali się jakoś zaciemnić w tym wszystkim jakąś złością, nienawiścią, jakimś zniechęceniem, jakimś takim właśnie wątpieniem, tym wszystko czy to wszystko ma sens? Ma sens. Jeżeli Pan Bóg dopuszcza jakieś zło, to właśnie po to, żeby wyprowadzić z tego jeszcze większe dobro. Jeżeli Pan Bóg chce, nie chce śmierci grzesznika, ale do, czasem doprowadza do takich sytuacji, które nie powinniśmy, nie, musie, nie musimy przechodzić, ale jeżeli nie ma innej drogi, to Pan Bóg chce, właśnie z tego zła, którego nie chce, dopuści, ale z tego zła wyprowadzi jeszcze większe dobro. Moi drodzy, Niech Wam Pan Bóg błogosławi, życzę Wam dużo sił i dziękuję za wsparcie, za dobre Słowo. Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Przypominam, że też jest nasza parafialna strona, kanał na YouTube i warto też czasem zasięgnąć, zobaczyć właśnie na tamtym kanale, co tam się dzieje w naszym kościele. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.